Nazwa przedmiotu. Diagnostyka. Stan odżywienia roślin. Biostymulatory i nawozy specjalne. Wspaniale. Proszę Państwa, przyszedł czas na likwidację naszego doświadczenia. Pierwsze wyniki obserwowaliście razem z nami tydzień temu. Roślin, jak widać, nie ma sensu już trzymać dłużej. Może tu przejdę. Nawet na kontrolach widać wyraźne efekty starzenia, więc powoli. Niedożywienia. Niedożywienia, starzenia, więc powoli przestajemy widzieć czynniki, które były główne w naszym doświadczeniu, czyli susza, sól i temperatura. Powoli pojawiają się inne jako główne ograniczające wzrost. Przed chwilą z panią dr Brokną dyskutowaliśmy to doświadczenie i dalej możemy wyjść z podziwu, jak dobrze wyszło. Najpierw omówimy same roślinę z biostymulatorem i myślę, że tu widać największą zaletę tego biostymulatora, czyli kontrola tutaj i trzeci rządek macie rośliny traktowane solą i biostymulatorem. No i to, co widać, to widać, że nie widać niewiele różnic. Rośliny traktowane solą są trochę mniejsze, przynajmniej niektóre, tak jak tutaj trzecia i czwarta. Natomiast i w rozwoju wydają się podobnie zaawansowane. No i jakbyśmy mieli tą wagę zważyć, to wcale nie byłbym przekonany, czy tutaj jest tak niżej. Następnie bardzo ładnie wyglądają rośliny, które były traktowane biostymulatorem i rosły w chłodzie. One są odrobinkę mniejsze, ale widać, że faza rozwojowa jest podobna, liczba liści też tak, czy się to się nie da tak szybko powiedzieć, ale też wygląda na zbliżoną. Najgorzej wyglądają rośliny traktowane biostymulatorem i suszą. Tutaj widać ewidentne zahamowanie wzrostu. Jeżeli chodzi o porównanie biostymulatorów do roślin nietraktowanych, to najbardziej zaskakujący wynik jest ewidentnie w kontroli. To już mówiliśmy tydzień temu w tym pierwszym filmie omawiającym te różnice, że biostymulatory często w kontroli nie dają żadnego rezultatu. Mówi się, że plon w zasadzie nie ulega większej modyfikacji. Można liczyć na poprawę jakości tego plonu. Może jakieś tam wybarwienie być lepsze, nie wiem, mogą być bogatsze jakieś składniki odżywcze. Natomiast co do samej wielkości plonu, tych różnic się najczęściej nie notuje. Tu różnica jest ewidentna. Ja myślę, że to można tak... Nawet kontrola z solą jest lepsza niż kontrola... Kontrola, tak. Kontrola to kolejna rzecz, którą właśnie warto zauważyć, czyli sól z Asahi jest lepsza niż kontrola bez biostymulatora. Najmniejsze różnice pomiędzy biostymulatorem a kontrolą stwierdziliśmy w suszy. No to jest też kolejna jakby prawda, która akurat tutaj znalazła potwierdzenie, że działanie biostymulatora, te korzystne, ma swoje granice. Było ciepło, kilka dni było ciepłych. My jesteśmy codziennie, ale się okazało, że nawet te rośliny były wstrzymywane, podlewanie było nie w ogóle ograniczone. Było ograniczone, tak. Jak widzieliśmy, że rośliny zaczynają dawać sobie radę już naprawdę słabo, woda była dodawana do doniczek. No tu widać, że ten stres był na tyle silny, że pewnie jakieś różnice na korzyść biostymulatora wyjdą, natomiast to będzie niewielka różnica. Zdecydowanie największa różnica z kolei jest, gdy porównujemy sól z biostymulatorem, z solą bez biostymulatora, no to już widać ewidentną różnicę. Ewidentna różnica w wzroście, w fazie rozwojowej, w liczbie samych uszkodzeń roślin. Dla mnie to też jest trochę dziwne, bo biostymulator, przynajmniej z tych naszych prowadzonych badań w zakładzie, zwiększał pobieranie wody, zwiększał pobieranie substancji odżywczych z gleby, więc teoretycznie... No, jak porównamy do suszy, to one są lepsze od roślin bez biostymulatora, a z suszą, czyli jakieś tutaj to działanie soli przy podlewaniu było mniejsze, to może dlatego tak? Możliwe, ale no tutaj ta różnica jest ewidentna. My te stężenie soli, nie pamiętam, mieliśmy 100 milimoli, czyli to nie jest wysokie. No, ale wystarczająco. No właśnie, wystarczające, powinna przeżyć, wystarczające, żeby jakieś objawy było widać, no ale no nie spodziewaliśmy się, że kontrola widzi aż tak dobrze. No i ostatni bardzo ciekawy wariant, co do którego mieliśmy obawy, bo no, śledząc trochę przebieg pogody, no, trudno było stwierdzić, jaka temperatura nocą będzie w szklarni, czy rzeczywiście będziemy mieli bardzo niskie temperatury, czy nie. Natomiast tu też widać korzystne działanie biostymulatora.
No tu pani doktor zwróciła uwagę, żeby o tym pamiętać, zanim się z państwem połączyliśmy za pomocą wideo. No widać w roślinach nietraktowanych mnóstwo uszkodzeń takich morfologicznych. Liście są albo pozbawione turgoru, albo w ogóle niewykształcone, albo jakiegoś nieregularnego kształtu. Takich uszkodzeń widać trochę w przypadku biostymulatora, ale na pojedynczych roślinach. Mogło to być też uzależnione od tego, gdzie one stały. Czyli może jakby... Stały jednakowo, stały cztery tu i cztery tu. Czyli... Ale chodzi mi o to, że tak, one stały czwórkami właśnie. Mogły być te dwie bliżej może szklarni, a te dwie bliżej korytarza. No tak, ale nie było tak, że te z biostymulatorem były bliżej szklarni. Nie, ale chodzi mi o to, że te dwie wyglądają lepiej niż te dwie. I te dwie wyglądają lepiej niż te dwie. No, taka jest więc może te możliwe były bliżej po prostu już lekko chyba ogrzewanej szklarni, a te były do otwartego korytarza. Natomiast no, zawsze jak porównujemy parę, to znowu lepiej wychodzi biostymulator. No i to jest coś, co to chyba trzeba powiedzieć. Te doświadczenia z biostymulatorami robimy od dwóch czy trzech lat. Na zajęciach? Na zajęciach, tak. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy wyszło tak ewidentnie. Trochę zmniejszyliśmy chyba stężenie soli. Chłód jest mniejszy, bo jak ostatnio robiliśmy. To były naprawdę przymrozy. No i chyba w kontroli pierwszy raz taką różnicę widzimy. No i jak Państwo jeszcze widzicie, w niektórych doniczkach pojawiły nam się brzydkie kaczątka, czyli nasiona kapusty kiełkuje nam tu. Rzepak, albo jakaś gorczyca. Jakieś kapustne. Nie, to jest ewidentnie kapusta jakaś. Być może z brukseletą zamieszane, może z czymkolwiek innym. Nie przekonamy się, bo nie będziemy tych roślin trzymać tak długo. Tam leżą torebki. Tam leżą torebki. Zaraz będzie dekapitacja ukorzenia. My dla Państwa porobimy, nie wiem czy, bo fluorescencję mogę, ale nie wiem czy na tylu przedmiotach Państwu tą fluorescencję pokazywaliśmy, że może nie będziemy robić. Zrobimy za to pomiary i może jakiś krótki tekst odnośnie tego, czym ta fluorescencja jest. Zresztą Państwo praktycznie wszyscy z nami mają FUS albo te inne przedmioty, więc agrotechnikę to się tam dowiecie. No my będziemy chcieli te wyniki Wam jakoś podać też liczbowo, żebyście mieli komplet danych. Pewnie zaraz jakieś zdjęcie też zrobimy. Dopiero liczba nam powie, bo dla rolnika liczy się plon, a nie obserwacje wizualne naukowca. My zrobimy dla Państwa świeżą masę na pewno. Nie wiem co zresztą, to będzie zależało od czasu. Prawdopodobnie będzie szansa, że Państwo poważą suchą masę jeszcze wspólnie na temat tego doświadczenia porozmawiamy. Do widzenia.